Na koncepcję duszy możemy patrzeć z trzech perspektyw. Z perspektywy nauk naturalnych, z perspektywy religii chrześcijańskiej oraz z perspektywy mistycznej. O religijnej koncepcji duszy szkoda gadać, bo jest z gruntu niedorzeczna. Perspektywę naukową sobie tu darujemy, bo prawdopodobnie koncepcji duszy jest tyle samo co naukowców, o ile w ogóle są wśród nich tacy, którzy wierzą w istnienie duszy lub nie wstydzą się przyznać, że dopuszczają jej istnienie. Jednakże nikt, nawet prosty analfabeta, nie może zaprzeczyć, że forma materialna żyje tylko tak długo, dopóki jest w niej witalność, czyli jakaś tajemnicza energia, która ożywia ciało. Choć tej energii nie można w żaden sposób dotknąć, zmierzyć i zobaczyć, każdy, kto był obecny przy śmierci człowieka lub zwierzęcia, na własne oczy widział, że w jednej chwili ciało żyje i funkcjonuje, zaś w następnej jest martwym, zimnym i sztywnym trupem. Wniosek z tego prosty, że choć ciało nadal istnieje, czegoś mu nagle zabrakło. Czego? Oczywiście życia. Mistyczna perspektywa jest prosta, bo opiera się na dogłębnej znajomości źródeł procesów życiowych. Mistycyzm jest wiedzą, która sięga o wiele głębiej w istotę życia niż nauki naturalne. W zasadzie mistycyzm jest nauką właśnie o życiu, czyli istnieniu każdej żywej istoty. Mistycyzm zajmuje się energią witalną i zna wszystkie jej aspekty w najdrobniejszych szczegółach. Akademicy wiele by zaoszczędzili czasu, wysiłków i funduszy, gdyby zechcieli przyjrzeć się bliżej naukom mistycznym. Mistycyzm obrazowo tłumaczy, że Bóg jest oceanem świadomej, twórczej energii, zaś dusza jest kroplą z tego oceanu. Ta energia została przez różne kultury różnie nazwana. W Indiach nazywa się ją Szapt, w Chinach Tao, w islamie Kalma, w judaizmie Memra. W greckim antyku nosiła nazwę Logos, w sikhizmie ma nazwę Hukum, na wyspach Polinezji nazywają ją Mana, zaś chrześcijaństwo używa nazwy Słowo lub Duch Święty. Jest to energia, która nieustannie stwarza, utrzymuje i przetwarza wszechświat. To dzięki efektom jej działania możemy do pewnego stopnia poznać Boga poprzez Jego dzieła. Wszystko, co widzimy wokół siebie, wszystkie rzeczy, ludzi, zwierzęta, ptaki i inne żyjące istoty, zdarzenia i sytuacje, wszystko to są efekty działania tej energii. Nie ma niczego we wszechświecie, co by nie było przez nią stworzone i utrzymywane w ciągłym ruchu. Słowo jest życiem, tym, co ożywia wszystkie formy żyjące oraz utrzymuje w harmonii wszystkie formy nieożywione. Słowo jest mocą, dzięki której istnieją światy duchowe i liczne kosmosy oraz odpowiedzialne jest za utrzymywanie idealnego porządku i harmonii. Dusza jest cząstką tej mocy, dlatego jest wieczna, niezniszczalna i posiada ten sam potencjał co ona. Ponieważ sam Bóg jest oceanem energii, dusza będąc kroplą tego oceanu jest dzieckiem Boga. Nie tylko Jezus tak go nazywa. Wszyscy mistycy wszystkich epok i krajów tak go nazywają. Pomiędzy duszą a Bogiem istnieje nierozerwalna więź, która pozwala duszy na realizację tęsknoty za Bogiem, czyli na powrót do Niego po wypełnieniu zadania, które On jej przydzielił do wykonania. Spójrzmy bez uprzedzeń na mit o Adamie i Ewie, raju i wężu. Powtarzam, bez uprzedzeń. Wprawdzie opowieść biblijna jest naiwnie przedstawioną metaforą, jednak zawiera całą esencję mistycznej prawdy. Początkowo dusze były z Bogiem, były samym oceanem boskiej, twórczej, świadomej energii. Nie posiadały swojej tożsamości i indywidualności, podobnie jak krople zjednoczone i stopione razem w oceanie. Księga Genezis ukazuje moment, gdy dusze pod wpływem szatana złamały zakaz Boga, zjadły zakazany owoc z drzewa wiadomości dobrego i złego, wchodząc w ten sposób w jego dualistyczne dominium. Zjedzenie zakazanego owocu spowodowało, że obudziła się w nich zdolność rozróżniania. Do tej pory były nierozróżnialną jednością,
były stopione razem ze sobą i z Bogiem, lecz w momencie złamania zakazu, czyli popełnienia pierwszej karmy, ujrzały się w innym świetle, stwierdziły, że każda z nich jest osobnym istnieniem oraz zdały sobie sprawę, że są już odmienne od Boga. Był to moment uzyskania indywidualności i osobnej tożsamości. W ten sposób część oceanu Boga została rozdrobniona na poszczególne krople. Nic się nie dzieje bez woli Boga, zaś szatan jest jego posłusznym sługą. Co do tego, wszystkie pisma, za wyjątkiem nauk religii chrześcijańskiej, są całkowicie zgodne. Jeśli nic się nie dzieje bez jego woli, był on również autorem przyczyny indywidualizacji dusz i w konsekwencji wysłania ich do świata. W opowieści z Genezis Adam i Ewa, czyli zindywidualizowane dusze, musiały opuścić raj i zejść do światów poniżej. Bóg uprzedza, że od tej chwili będą się ciągle rodzić w formach materialnych, umierać i znowu się rodzić. Mówi im, że ich życie nie będzie usłane różami, że środki do życia będą zdobywać w pocie czoła, w trudzie i znoju. Była to zapowiedź tego, co czekało duszę w systemie reinkarnacji i w kole narodzin i śmierci. Ta zapowiedź sprawdziła się i widzimy to na każdym kroku. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo musielibyśmy znać plan Boga, a jak powiedziałem wcześniej, wszechświat jest sceną, a to, co się na niej dzieje, jest spektaklem stworzonym i reżyserowanym przez Boga. Bóg jest kuglarzem, animatorem wszystkiego i nie musi się tłumaczyć ze swoich planów i działań swoim bezwolnym marionetkom. Lecz obserwując to, co się dzieje, do pewnego stopnia możemy się domyślać jego intencji oraz dlaczego dusze muszą być tutaj. Jak każdy ojciec, Bóg wysłał swoje dzieci do szkoły. Reinkarnacja jest szkołą życia w dosłownym tego słowa znaczeniu, twardą szkołą. Gdyby dusze przechodziły tylko przez ludzkie wcielenia, nie nauczyłyby się żyć jak koń, pies, mrówka, drzewo, ptak lub ryba. Gdyby były tylko dobrymi ludźmi, nie poznałyby, jak to jest, gdy się jest złym człowiekiem i jakie się za to ponosi konsekwencje. Wcielanie się w niższe formy pozwala na spojrzenie na życie z innej perspektywy, doznanie życia pod zupełnie innym kątem. Żaba widzi świat inaczej niż ryba, ptak, zwierzę, drzewo lub człowiek. Każda istota inaczej kocha swoich partnerów, ma inne odczuwanie przyjemności i bólu. Możemy się zatem domyślać, że Bóg chciał, aby dusza doznała wszystkiego, co wszechświat ma do zaoferowania. Tak, stopień rozwoju świadomości różni się w zależności od zasiedlanej formy. Dziecko, które poszło do pierwszej klasy, nie może się od razu uczyć tak zaawansowanych przedmiotów jak chemia lub fizyka, lecz musi zaczynać od ABC i 2 razy 2 jest 4. Zaczynając od najniższych form, jakimi są rośliny, dusza też uczy się stopniowo coraz bardziej skomplikowanych rzeczy. Tak, to jest proces zwany dewolucją, czyli odwrotnością ewolucji. Już od momentu indywidualizacji każda dusza zaczęła popełniać trochę inną karmę, co spowodowało, że każda z nich poszła w swoją stronę. Na tym polega odrębność losu każdej duszy i nie ma dwóch dusz, które by miały taki sam magazyn karmiczny. Na początku świadomość dusz była bardzo prosta i naiwna. Dusze były jak małe dzieci, które wiele odczuwają, lecz niewiele sobie uświadamiają. Lecz w miarę doświadczania życia zaczynają dojrzewać, uodparniają się i twardnieją. Pod wpływem różnorodności doświadczeń poszerzają się horyzonty i stają się coraz bardziej świadome. Aby móc funkcjonować w dominium szatana, dusze musiały otrzymać umysł, czyli program operacyjny, pozwalający na doświadczanie. Lecz umysł jest niepoważnym, żądnym ciągle nowych wrażeń lekkoduchem, który lubi się bawić nowymi zabawkami.
to dzięki umysłowi dusza zaczęła popełniać coraz niższą i prymitywniejszą karmę, co ją w konsekwencji zaprowadziło do wcieleń w niższe formy, z których z takim trudem musi się wspinać do osiągnięcia ludzkiej postaci. Dlatego w niektórych pismach dewolucja zwana jest upadkiem człowieka. Z drugiej strony umysł robi wszystko, aby tak zainteresować nas tym światem, abyśmy zdobywali coraz to nowe doświadczenia oraz zapomnieli o Bogu. Taka jest jego rola. Jeśli dziecko zostanie umieszczone w szkole z internatem i tęskni za domem, jego postępy w nauce nie są nadzwyczajne. Szatan rzucił duszę na szerokie wody doświadczeń, starając się, żeby zapomniały o Bogu. Tylko w takich warunkach dusze wcielone w ludzkie ciała mogą całkowicie utonąć w rozmaitości wydarzeń oraz mogą bez przeszkód pragnąć coraz to nowych rzeczy i spełniać swoje pragnienia, popełniając mnóstwo karmy, które je coraz silniej przykuwa do świata. Jednakże ta tęsknota nadal jest w formie nasiennej i prędzej lub później zaczyna kiełkować, gdy padnie na podatny grunt. Jest to początek drogi powrotnej. W mistycyzmie mówimy o ewolucji świadomości, a nie o ewolucji form materialnych. Z mistycznego punktu widzenia forma materialna nie jest ważna, bo dzisiaj jest, a jutro jej nie ma. Ważna jest niezniszczalna dusza, która zasiedla formę. Mistycy mówią, że człowiek jest istotą duchową, posiadającą doznania fizyczne, a nie, jak się zazwyczaj uważa, istotą cielesną, posiadającą doznania duchowe. To nie samochód doznaje przyjemności jazdy, lecz kierowca, który go prowadzi. To dusza ewoluuje i dlatego zasiedla coraz wyższe formy. Tak to wygląda na zewnątrz, ale bycie człowiekiem to coś więcej niż ciało, bo ciało przychodzi w drugiej kolejności. Dusza, która ma być człowiekiem, najpierw dostaje ludzki umysł z przebudzoną zdolnością dyskryminacji, bo tylko wtedy ma możliwość dokonać wielkiego kroku naprzód w ewolucji świadomości i spełnić podstawowy cel ludzkiej egzystencji, jakim jest poszukiwanie i znalezienie drogi powrotnej do Boga. Dusza w żadnej innej formie nie jest do tego zdolna. Dopiero otrzymanie ludzkiego umysłu powoduje utworzenie ludzkiego ciała. Gdyby umysł nie miał czynnika dyskryminacyjnego, dusza nie byłaby człowiekiem, nawet gdyby jej ciało wyglądało jak człowiek. W zasadzie pierwotne znaczenie obu jest identyczne, a różnica polega na tym, że naznaczona dusza jest terminem mistycznym, zaś naród wybrany terminem żydowskim. Oczywiście to drugie określenie jest niewłaściwe, bo dusza nie należy do żadnego narodu. Kto i kiedy je wymyślił, wbijając w dumę Żydów, nie wiemy, ale świadczy to o niezrozumieniu koncepcji naznaczonych dusz. W pewnym momencie długiej historii duszy przychodzi moment, że sam Bóg ją naznacza do powrotu. Nie znamy ani przyczyn, ani kryteriów. Mistycy nie chcą o tym mówić, twierdząc, że naznaczenie odbywa się pod wpływem boskiej woli i łaski. Wiemy tylko, że tak jest i co mniej więcej dzieje się dalej. Naznaczenie budzi tęsknotę. Człowiek zaczyna przez kilka kolejnych wcieleń interesować się Bogiem, sprawami duchowymi i zadawać pytania. W międzyczasie zostaje ustalone, w której przyszłej inkarnacji dusza ma rozpocząć powrót i zostaje przydzielona Zbawicielowi, który ma być na tym świecie w tym samym czasie. W końcu dusza rodzi się i po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach dochodzi do jej spotkania ze Zbawicielem, który ją inicjuje i wprowadza na ścieżkę. Taki jest ogólny schemat, ale w szczegółach każdy przypadek jest indywidualnie.